muy buenas. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj ciąg dalsze przywitania, ale pod kątem języka hiszpańskiego. Zapraszam! Mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpański obyczaje proces, i dzisiaj zajmiemy się pierwszym elementem, czyli językiem hiszpańskim. W ostatnim odcinku mojego podcastu opowiadałam Ci, jak przywitać się pod kątem kulturowym, czyli mówiłam Ci trochę o obyczajach, jak przywitać się z drugą osobą w Hiszpanii, którą dopiero co poznajesz, lub po prostu jak przywitać się z osobą, którą już znasz na ulicy, w domu, gdziekolwiek. Dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze, jak powiedzieć to jest Kasia, to jest Piotr. No właśnie, ale my po polsku bardzo często używamy słowa to, a łatwiej mi będzie wytłumaczyć Ci to, co dzisiaj będziemy się uczyć, jeśli przetłumaczymy sobie po polsku ten tutaj to jest Piotr, a ta tutaj to jest Kasia. Czyli zaimki wskazujące. Preparado? Preparada? Empezamos! Tak jak już wcześniej powiedziałam, my po polsku bardzo często jak kogoś przedstawiamy, mówimy to jest Piotr, to jest Kaśka, to są Stefan i Aneta. Ale jeśli ktoś jest blisko nas, powinniśmy powiedzieć ten tutaj to jest Piotr, ta tutaj to jest Kasia. I tak będzie mi łatwiej wytłumaczyć to, co dzisiaj chciałabym, żebyśmy się nauczyli. Czyli żebyśmy nauczyli się rozróżniać zaimki wskazujące. Zaimki wskazujące, czyli jak wskazujemy na kogoś i przedstawiamy kogoś to, co powiemy. Jak powiedzieć ten, ta, ci? Mamy cztery opcje. Są to słowa este, esta, estos, estas. Wyobraź sobie teraz taką sytuację. Tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, spotykasz kogoś na ulicy, swojego znajomego, znajomą i on chce przedstawić Ci właśnie jakąś parę znajomych. Co w takiej sytuacji usłyszysz? Co możesz usłyszeć? No bo oczywiście wiadomo, że pamiętaj, język to ciało żywe, to nie jak matematyka 2 razy 2. Co możesz usłyszeć, jak ktoś będzie chciał Ci przedstawić? Ten tutaj to jest Juan, a ta tutaj to jest Ana. Jeśli będziemy przedstawiać mężczyznę, to powiemy este es Juan. Czyli este es Juan. Este es Juan. Jeśli będziemy chcieli przedstawiać Anę, to powiemy esta es Ana. Pamiętaj, że jeśli chcesz zobaczyć, jak to wszystko jest napisane, możesz pobrać kartę pracy, która jest w opisie tego podcastu. Jeśli już raz pobrałeś kartę pracy, to jest ona gdzieś na Twoim Google Drive'ie i możesz po prostu zerknąć tylko do tego folderu, bo tam będą się te karty pracy aktualizować. Będą się po prostu załączać w tym momencie, kiedy ja je załączam do podcastu. Okej, ale wracamy do dalszej części. Wyobraźmy sobie teraz, że ktoś chce Ci przedstawić Anę i Laurę. Jak powiemy, że te tutaj to są Ana i Laura? Użyjemy zaimka wskazującego estas. Wcześniej było esta es Ana, a teraz będą estas son. Musimy trochę zmienić czasownik. Nic się nie martw, już niedługo będzie o czasownikach. Czyli to są, czyli estas son Ana i Laura. Estas son Ana y Laura. Estas son Ana y Laura. A co jak będzie dwóch mężczyzn? Na przykład Juan i Diego. Wcześniej było este, ale nie będzie estes, będzie estos. Czyli estos son Juan y Diego. Estos son Juan y Diego. Estos son Juan y Diego. Ale jeszcze mam do Ciebie dwa pytania. Jak powiedzieć to są Ana i Juan? No bo w końcu są parą. Możesz po prostu powiedzieć hej, to moi znajomi. To są Ania i Juan. Oczywiście użyjemy zaimka wskazującego w formie męskiej. Wyobraź sobie, że wchodzę do sali i mówię do moich uczniów, zrobiliście już zadanie domowe i słowo zrobiliście, my doskonale wiemy, że dotyczy się zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Gdybym wyszła do takiej sali i powiedziała, zrobiłyście już zadanie domowe,
to mogłoby się zdarzyć, że mężczyźni podnieśliby wzrok i powiedzieli halo, halo, my tutaj też jesteśmy. Więc jakby tej formy męskiej używa się właśnie do takiej grupy mieszanej. I tak samo jest tutaj. Jeśli chcemy przedstawić zarówno mężczyznę, jak i kobietę, to powiemy estos, czyli estos son Ana y Juan. Estos son Ana y Juan. Estos son Ana y Juan. No dobrze, ale moje pytanie ostatnie do ciebie jest takie. Co to będzie to esto? Bo często na początku może nam się zdarzyć, że będziemy chcieli przedstawić kogoś i powiedzieć esto es, no właśnie, esto es mi jefe. To jest moje ulubione zdanie, czyli to tutaj, to mój szef. I dostajesz kartę właśnie z wypowiedzeniem. To taki żart. Ale wracamy do sedna. Esto. Esto to jest, kiedy pytamy o coś, o jakąś rzecz, która nie wiemy, jak się nazywa, której nie znamy, nie wiemy, co to jest. I możemy powiedzieć, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Co to jest? Więc to się bardziej tyczy rzeczy niż ludzi, więc zupełnie musimy odstawić to na razie na bok. Będzie też kiedyś odcinek związany właśnie z tym wyrazem, ale my dzisiaj chcemy przedstawiać sobie tylko osoby i nauczyć się takich czterech wyrazów jak este, esta, estos, estas. No to co? Sparring na koniec? Preparado? Preparada? Empezamos! To jest Juan. Pamiętaj, nie używamy słowa esto. Este es Juan. Este es Juan. To jest Laura i Juan. Estos son Laura y Juan. Estos son Laura y Juan. Ta tutaj to jest Ana. Esta es Ana. Esta es Ana. Te tutaj to są Ana i Laura. Estas son Ana y Laura. Estas son Ana y Laura. To są Juan y Diego. Estos son Diego y Juan. Estos son Diego y Juan. I na koniec pytanie z gwiazdką. Jak powiedzieć, co to jest? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dokładnie. Ale dzisiaj to tylko w gratisie i w bonusie. Natomiast nasze najważniejsze słowa, które chciałabym, żebyś opanował po tym podcaście, to jest este, esta, estos, estas. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało Ci się powtarzać razem ze mną i wymyślać te zdania w języku hiszpańskim. Jeśli nie, przewiń kawałek ten podcast i ćwicz razem ze mną. Również możesz ćwiczyć z kartą pracy. Zapraszam. I najważniejsza informacja na sam koniec, też trochę obyczajowa. Mówiłam to już w zeszłym roku, ale ponieważ akurat taki weekend, jutro gdzieś tam pojawi się może, no właśnie, w Polsce, Papa Noel. No pewnie pod poduszkę, albo jeszcze w jakieś inne miejsce może przyniesie Ci coś Mikołaj, ale nie w Hiszpanii. W Hiszpanii zaczyna się tak naprawdę długi weekend i 6 grudnia jest Día de la Constitución, czyli Dzień Konstytucji, a 8 grudnia obchodzi się La Inmaculada Concepción, czyli niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Czyli domyślasz się, że zaczyna się już okres Bożego Narodzenia. I trochę tak jest, że chyba u nas też wraz z 6 grudnia, który zupełnie jest nieczerwony w kalendarzu, obchodzimy go w Polsce, bo myślę, że nasze dzieci bardziej go obchodzą, chociaż może dorośli też. Jak byłeś grzeczny, jak byłaś grzeczna, to może coś Mikołaj jutro przyniesie pod poduszkę lub jakieś inne miejsce. Do mnie przychodził zawsze pod poduszkę. Natomiast w Hiszpanii zupełnie inaczej świętuje się 6 grudnia i jest to długi weekend, czyli El Puente. Także domyślasz się, że Hiszpanie przez te 3 dni teraz po prostu odpoczywają. Mam nadzieję, że Ty też znajdziesz jeszcze dzisiaj trochę czasu dla siebie, żeby odpocząć i że ta końcówka niedzieli będzie spokojna. Życzę Ci dobrej niedzieli, czyli que tengas un buen domingo i słyszymy się już za tydzień. Muchísimas gracias. Hasta luego.